tym odcinku przedstawię Wam 7 przedsprzedaży, 5 premier, 5 świetnych przecen gier planszowych oraz 3 promki na cyfrowe planszówki. A są to m.in. przedsprzedaż dodatku do gry Dominion, zdobycze od Yuvie Games, premiera Kotków Zombie od Rebel, gra Palec Boży od Fox Games 21% taniej, czy mega promocja na cyfrowego Frostpunka aż 80% taniej. Serdecznie zapraszam! Witajcie w 91. odcinku planszówkowych newsów. Na wstępie chcę Was zaprosić w imieniu widza Michała oraz kawiarni z grami planszowymi Bordowa z Krakowa na cykl spotkań z grą Nemesis oraz Nemesis Lockdown. 6 stołów gotowych do gry i na ostatnim wydarzeniu w 30 minut wszystkie miejsca zostały zajęte. Spotkania w każdy poniedziałek od 17 dla świeżych graczy i od 18 dla osób znających zasady. A całej akcji patronuje wydawnictwo Rebel. Zachęcam do dołączenia do dedykowanej grupy na Facebooku Nemesis w Bordowej, gdzie poznacie więcej szczegółów. Podsumujmy, co się wydarzyło na kanale w tym tygodniu. Dead by Daylight, zawartość pudła budzi grozę. Poznajcie 6 zabójców wprost z najgorszych koszmarów i garstkę ocalałych starających się ich przechytrzyć. 9 tydzień najbardziej wyczekiwanych gier na planszeo. Gry już poznaliście wcześniej, ale starałem się wyciągnąć jakieś nowe smaczki. Star Wars The Deck Building Game. Czyżby pierwszy wzór na kanale? Linki zostawiam w opisie. Zobaczcie jeszcze, jak elegancko na moim stole wygląda mata, którą zrobiła dla mnie firma Playmaty. I uchylę trochę rąbkę tajemnicy dla widzów planszówkowych newsów. Ostatni live na kanale był około pół roku temu, ale jak dobrze wiecie, grałem tam w cyfrowe planszówki. Teraz studio już jest gotowe, dlatego śledźcie fanpage na Facebooku, ponieważ już niedługo tutaj na tej pięknej macie będą toczyć się prawdziwe boje. Dobra, nie ma co przedłużać, krótkie intro i zaczynamy. A zaczynam od przedsprzedaży, gdzie pierwszą z nich będzie dodatek do gry Brzdęk w kosmosie Pulse Artomat od wydawnictwa Lucrum Games. Ocena na BGG 8,2 przy 153 głosach. A już za 100 zł możecie kupić ten dodatek na stronie wydawcy. Wprowadza 6 nowych modułów rozgrywki. Twoim zadaniem będzie pokonanie Lorda Eradicusa w jego ulubionych grach na automatach oraz stawienie czoła kolejnym wyzwaniom potężnego statku. Przeszukaj skarbiec i wydaj zdobytą fortunę na czarnym rynku. Poznaj tajniki nauki, by posiąść umiejętność klonowania, zabaw publiczność w przerażającym teatrze lub wystartuj w wyścigu. To wszystko będzie w zasięgu twojej ręki. Zwycięstwo w grze zagwarantuje zbieranie osiągnięć, które pomogą w zdobyciu artefaktów. Dodatek do gry Dominion, zdobycze od wydawnictwa Yuvie Games. Jego cena to około 160 zł. Ten dodatek zawiera 500 kart, w tym 40 nowych wzorów kart królestwa. Znajduje się w nim wiele kart skarbów i następstwa. Są też karty, które pozwalają zdobyć łupy oraz cechy modyfikujące stosy znajdujące się w grze. Powracają także zdarzenia. Do rozgrywki potrzebna jest gra podstawowa. Zdobycze można swobodnie łączyć ze wszystkimi dodatkami z serii. Pachnący ogród od wydawnictwa Rebel. Jest to gra od 1 do 4 graczy na około 20 minut oraz od 14 roku życia. A jej cena to 73 zł. Jest to gra karciana, w której będziesz zbierać kwiaty i aranżować z nich zestawy zgodnie z kartami bukietów, pragnień i nagród. Doskonale łączy proste zasady, które pozwolą zasiąść do stołu nawet początkującym graczom, z satysfakcjonującą i ciekawą rozgrywką opartą o wybieranie najbardziej opłacalnych opcji. Moje miasto gra kościana od wydawnictwa Galacta. Jest to gra od 1 do 6 graczy na około 30 minut oraz od 10 roku życia. A znajdziecie ją już w sklepach od 43 zł. Wynik na kościach powie ci, jaki budynek musisz narysować na swoim arkuszu. Kolejne epizody gry wprowadzą nowe wyzwania. Najpierw należy zagospodarować ziemię, a później odnaleźć pokłady złota. Niestety sprowadzi to bandytów, których będziesz musiał otoczyć i aresztować. Przeżyj rozwój swojego miasta na przestrzeni 12 zróżnicowanych epizodów. Możesz rozegrać je w formie dużej kampanii lub wybrać swój ulubiony epizod lub rozdział. A Song of Ice and Fire, Mosiężne Bestie od War Factory. Cena tego dodatku to 158 zł. Mosiężne Bestie, oddziały utworzone przez Daenerys Targaryen, patrolują ulice Meereen, jednego z wielkich miast niewolniczych. Bestie nie znają uczucia strachu. W wąskich ulicach i ciasnych zaułkach szarżują na wrogów, by wyciąć ich w pień w walce wręcz. Poza 12 modelami tworzącymi oddziały bestii, w zestawie znajduje się dodatek oficera wraz z figurką i kartą dodatku. A Song of Ice and Fire, Pikienierzy Nieskalnych od War Factory. A cena tego dodatku to 158 zł. Uformowanej przez nieskalnych falangi połączonych tarcz nie jest w stanie rozerwać nawet kawaleryjska szarża, a oddziały piechoty będą miały ogromne problemy z przedarciem się przez ściany długich pik. W pudełku znajdziesz 12 figurek pikienierów, jedną tackę piechoty oraz jedną kartę jednostki. Modele z tego zestawu są już złożone i gotowe do gry. I kolejny dodatek do bitewny gry A Song of Ice
Ice and Fire najemnicy z Liz od War Factory, a jego cena to również 158 zł. Do polowania na zamarzniętych pustkowiach używają masywnych harpunów, których wyważone ostrza równie dobrze sprawdzają się przebijający dziką zwierzynę, jak i zbroję wroga. Nieprzewidywalni jak bestie, z którymi zwykli walczyć. Łowcy uderzają szybko i brutalnie na szeregi przeciwnika. W pudełku z tym oddziałem otrzymacie również dodatek Wodza Klanu Morsa. Modele z tego zestawu są już złożone i gotowe do gry. Przejdźmy teraz do premier. Pierwszą z nich będą Muzykanci z Bremy od wydawnictwa Granna. Jest to gra od 2 do 4 graczy na około 20 minut oraz od 5 roku życia. To szybka i zabawna gra dla całej rodziny, w której staracie się pomagać uroczym zwierzątkom przepędzić zbójów. Aby tego dokonać, w trakcie gry będziecie zbierać gromadę zwierząt i układać je jedno na drugim tak, by stworzyły wieżę na tyle wysoką, żeby przestraszyć rzezimieszków. Jednak ostatecznie wygra ten gracz, którego wieża będzie najbardziej precyzyjna. Nie za wysoka, ani nie za niska. Unmatched Bitwa Legend, część druga od Ogry Games. A jest to gra od 2 do 4 graczy, od 20 do 40 minut oraz od 9 roku życia. Ocena na BGG 8,4, a zdobyła 1100 głosów. A jej cena to około 135 zł. Unmatched to gra figurkowa o pojedynkach postaci z różnych krain i epok. Od herosów znanych z mitów i legend do bohaterów książek i filmów. Bohaterowie dostępni w tym zestawie to mityczny Achilles ze swoim pomocnikiem Patroklosem, małpi król Sun, Wukong i jego klony, krwawa Mary prosto z najgorszych koszmarów oraz afrykańska księżniczka Yennenga w towarzystwie łuczników. Gra Skull od wydawnictwa Rebel. Jest to gra od 3 do 6 graczy, od 15 do 45 minut oraz od 10 roku życia. Ocena na BGG 7,2 przy 20 tysiącach głosów, a cena w sklepie wydawcy to 80 zł. Skull to prosta, szybka i emocjonująca gra blefu, w której podejmujesz dobrze skalkulowane ryzyko, by zwyciężyć, albo przynajmniej nie zostać wyeliminowanym. Za każdym razem musisz zdecydować, czy ułatwić zadanie wszystkim graczom przy stole, w tym sobie, czy rzucać przeciwnikom kłody pod nogi. Pamiętaj, by zachować kamienną twarz i nie zdradzić przeciwnikom, jaką strategię wybierasz. Dodatek do gry Sagrada Chwała od Fox Games. Cena tego dodatku to 70 zł. To modułowe rozszerzenie wprowadza do gry dreszczyk emocji towarzyszących zaciekłej rywalizacji. Do rozgrywki możesz wprowadzić wszystkie moduły dodatku lub wykorzystać wybrane spośród nich. Sagrada Chwała stawia przed wami nowe wyzwania, którym sprostają tylko najlepsi artyści. Bądź o krok przed swoimi rywalami i zdobywaj punkty za realizację celów z kart pionierów. Wykorzystaj w swoim witrażu zupełnie nowe kostki szarego szkła, przestrzegając restrykcyjnych zasad ich umieszczania. Zdobądź uznanie za swój niezwykły kunszt artystyczny z modułem rozkwitu. Pokonaj swoich przeciwników, realizując nowe cele z kart rywalizacji. Kotki Zombie od wydawnictwa Rebel. Jest to gra od 2 do 5 graczy na około 15 minut od 12 roku życia. Ocena na BGG 6,7 przy 143 głosach, a jej cena to 80 zł. Oszukaj przeznaczenie, wywiń się z łap śmierci i graj dalej, nawet po spotkaniu eksplodującego kotka. Skorzystaj z mocy potężnych kart, by przenieść puchatą bombę albo jej uniknąć. A jeśli przydarzy ci się nieszczęście, wstań z grobu, aby rozsmakować się w zemście i mózgach współgraczy. Eksplodujące kotki zombie to samodzielna talia 61 kart z zupełnie nowymi ilustracjami, nawiązującymi do klimatu horroru. Część z nich to mechanizmy znane z gry podstawowej, ale są też zupełnie nowe efekty. Na czele z kotkami zombie, pozwalającymi pozostać w grze nawet po spotkaniu z eksplodującym kotkiem. Przejdźmy teraz do działu, który bardzo wam się spodobał, czyli do okazji na gry planszowe znalezione przez partnerów kanału Portal Plancheo. Gra Rising 5 Rune Asteros 64% taniej, czyli za 29 zł w sklepie Księgralnia. Unlock Wielka Ucieczka za 39,99, czyli 54% taniej w sklepie Zgrani. Maki Stack od Portal Games minus 49% taniej, czyli za 34,90 w sklepie Gremlin. Mortum Średniowieczny Detektyw za 59,99, a jest to 49% taniej niż standardowa cena w sklepie Zgrani. Gra Palec Boży za 89,79, czyli 21% taniej w sklepie Rubiko. Aktualnie jest ich bardzo mało, ale zawsze coś. Przejdźmy do promocji na cyfrowe planszówki na Steamie. Na podstawie tej gry powstała planszówka, więc można zaliczyć. Chociaż taka do końca planszówka to nie jest. Po prostu świetna gra ekonomiczna. Frostpunk aż 80% taniej, czyli za 27,79. A wersja ze wszystkimi dodatkami również 80% taniej, za 58,87. I na ten zestaw sam się skusiłem. Promocja trwa do 16 marca. Battle vs. Chess za 21,59.
5, czyli 70% taniej do 13 marca. Nicze A Genetic Survival Game 60% taniej za 25,99 do 15 marca. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Napiszcie w komentarzu, czy coś z tego odcinka wpadnie do waszej kolekcji. Jaką by tutaj dzisiaj wrzucić emotkę? Umieśćcie ją w komentarzu, jak dotarliście aż do tego momentu. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego.